Witajcie, jesteśmy już na miejscu docelowym. Zmęczony jestem bardzo, ale cóż, taka jest robota. Zajęło mi to dokładnie pół godziny, może 5 minut więcej. I teraz tak, zobaczcie, drzewko jest przetransportowane. Około 2 km na tej taszce. System korzeniowy jest ok, troszkę poprzycinany. I moi drodzy, kupujemy otwór. Dołek mniej więcej taki jak te korzenie. Chodzi o to, żeby guz szczepienny, zobaczcie, nie był na zakopany, więc tutaj trzeba tak delikatnie. Tak, układamy korzenie. Patrzymy, czy nie ma za dużo chwastów. Drzewko jest duże, więc konkurencja chwastów już nie jest taka istotna. I co, Ania? Przesyp może jedną szufę, albo ja, ty przytrzymaj drzewko. Zasypujemy, bo szkoda czasu. Jak jest kiepska gleba, to możecie troszkę dosypać kompostu oczywiście. Tutaj jest niezła gleba, może nie jakaś rewelacyjna, ale tu na wiosnę pójdzie obornik. Także będzie ok. Nie było drzewa, jest drzewo. I tak to wygląda, moi drodzy. Tak. Także sadźcie drzewa, zobaczcie jak fajny efekt. Te drzewko już 4-letnie, troszkę takie drzewka, jak to mówią, za późno przesadzać. Ale jak nie macie co z nim zrobić, to lepiej posadzić niż wyrzucić. Powinno się przyjąć, zobaczymy na wiosnę, będzie relacja z tego drzewka dokładnie. Pamiętajcie jak wygląda. I to tyle, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, czy przesadzacie drzewa. Jak to wam wychodzi. Ja idę jakieś wypiję sobie chyba piwko. A może jakoś po prostu kawę dobrą. Cześć!